Hi guys, czyli amerykańskie witam serdecznie. Pojechałem do Ameryki po raz pierwszy zresztą w życiu na zaproszenie Mercedesa, gdzie przez ostatnie 2 dni testowaliśmy Mercedesa AMG GT, a powrót zaplanowałem sobie na jeden dzień później, więc mam jeden wolny dzień, żeby się powłóczyć po San Francisco. Wynająłem sobie jakiś taki dosyć tani, ale naprawdę sensownie wyglądający hotel z niezbyt atrakcyjnym widokiem z okna, chociaż pani przy zameldowaniu powiedziała mi, że owszem, może być jeszcze lepszy, pod warunkiem, że w pokoju nie będzie, no i tam była długa lista, czego w pokoju nie będzie. Wyglądało na to, że pokój będzie się składał tylko z widoku, więc poprosiłem o coś normalnego, bo i tak nie będę go zbyt długo oglądał, z tego prostego powodu, że za chwilę wychodzę i będę wszystko oglądał na żywo. I was zapraszam razem ze mną, bo będę chciał, póki jeszcze jest tu światło, będzie pewnie z 1,5 godziny, pokazać i sam na własne oczy zobaczyć wszystko, co tutaj można zwiedzić na piechotę. Powiem tylko jeszcze na początek, że z tymi Stanami to jest tak, że ja jakoś nie chciałem specjalnie w tym kierunku nigdy jechać, z uwagi na to, że Amerykanie wymagają od Polaków wizy. Ja nie chciałem się wpraszać, jeśli mnie nie chcą. Natomiast teraz była okazja, więc już tą wizę zrobiłem. Natomiast robiłem ją też troszkę na zasadzie, może się uda, może się nie uda, ale w sumie to jak się nie uda, to się nic nie dzieje. Więc zrobiłem wniosek, wrzucając tam zdjęcie nieogolone na zasadzie: patrzcie, patrzcie, jaki jestem terrorysta. Ale oczywiście, jak to był najczęściej bywa, jak ktoś bardzo chce, to może mu się nie udać, a jak ktoś tak nie bardzo chce, albo właściwie jest mu prawie obojętne, no to się udało. No więc dostałem wizę. Na lotnisku po przylocie zgłosiłem, że mam wszelkie możliwe materiały wymagające kontroli. Na zasadzie sprawdźmy, jak działa ich custom. Okazało się, że działa bardzo dobrze, bo mnie wzięli na osobny lane i zostałem, że tak powiem, przepytany, jakie to ja mam ze sobą niebezpieczne rzeczy, które przywiozłeś ze sobą z Europy. No, okazało się, że kiedy zakreśliłem, tak, mam przy sobie jedzenie, pani zapytała, co w końcu, mięso i tak dalej, i tak dalej. Powiedziałem, co ty, I'm a vegetarian. Natomiast, owszem, mam ze sobą czekoladkę. Pani się popatrzyła na mnie takim smutnym wzrokiem i powiedziała: idź pan stąd, nie? Więc skończyło się na tym, że przeszedłem przez ten custom, opowiedziałem o tym pani Ewie, która jest naszym opiekunem na tym wyjeździe, i ona mi tylko powiedziała: Zachar, don't try it again. Żarty z kas generalnie z celnikami w Stanach podobno są raczej kiepskim pomysłem, więc niniejszym przy okazji obiecuję, że po pierwsze nie będę tak robił, a po drugie kończę gadać, dlatego że czas uderzyć na miasto. Zaczynam podróż tu, gdzie jest ten krzyżyk, to jest mój hotel, i zacznę chyba od tego, że przejdę się na Union Square, a następnie uderzę na Chinatown, a potem spróbuję się przebić aż do oceanu. Za 2 dolary można jeździć takim tramwajem, z tego co się dowiedziałem przynajmniej od taksówkarza, przez parę godzin. Widać zresztą, jak te tramwaje wspinają się tam pod górkę. Bardzo charakterystyczny widok. Jeśli chodzi o motoryzację, tu w Kalifornii bardzo popularne są ruchy związane z ekologią, z czystością powietrza, więc tutaj bardzo wiele samochodów to są właśnie Priusy, co widać zresztą na załączonym obrazku. Priusów jest naprawdę zatrzęsienie, ale nie brakuje też takich wielkich SUV-ów jak ten choćby. Też tutaj za 20 dolarów można wykupić taki przejazd po mieście i obejrzenie tego z takiego double deckera. Zwróćcie też uwagę na to, jaka jest dzisiaj pogoda. Mamy tu trochę chmurek na niebie. Generalnie ludzie są ubrani tak, jakby była sroga zima. Natomiast tutaj pan akurat zgubił spodnie. Jeszcze nie zgubił, ale niedługo to zrobię. W każdym razie taksówkarz przez godzinę, bo jechałem z San Jose do San Francisco, przez godzinę opowiadał, że dzisiaj to jest strasznie zakorkowana autostrada. Przy takiej kiepskiej pogodzie wszyscy ledwo się ruszają jak muchy śnięte, a we wszystkich knajpach to pewnie będzie zupełnie pusto, bo przy tej pogodzie nikomu się nie chce wychodzić z domu. No i to pokazuje, jaka jest
pogoda średnio w Kalifornii, dużo słońca, dużo takiego radosnego nastroju i jak pojawi się na niebie trochę chmury, taka troszkę szaruwa, no to robi się bad weather i generalnie nikt nie chce nigdzie iść. I znów jak widać Prius, słychać tu jak kolejny tramwaj jadąc pod górę albo na dół hałasuje kablami, które biegną tu wewnątrz ulicy. Policja tu jest naprawdę bardzo przyjaźnie nastawiona do obywateli. Tutaj akurat byłem świadkiem, że ktoś poprosił o zrobienie zdjęcia. Policjanci powiedzieli, że owszem, nie ma problemu. Zdjęcie, jak widać, zostało zrobione. W ogóle policji tutaj tak wiele nie widać, jak to mogłoby się wydawać, bo jechałem do Ameryki przeświadczony, że wszędzie będzie pełno policji, która tylko czyha na okazję, aby kogoś spałować. I chociaż opowieści o pałowaniu przez policję nie brakuje i jej się je słyszy, to jednak jeśli już widziałem policjanta, to byli to ludzie raczej uśmiechnięci i gotowi pomóc. Zwróćcie uwagę, że w tym mieście, gdzie każda ulica praktycznie jest nachylona pod kątem, mamy tu przykład, że każdy wie, że przy takich ulicach parkuje się ze skręconymi kołami, skręconymi w kierunku do krawężnika. Każde auto zostawione na parkingu ma koła odpowiednio skręcone. Mam nadzieję, że i w Polsce kiedyś wszyscy się nauczą parkować w takich sytuacjach właśnie w ten sposób. Centrum ze wszystkimi wieżowcami trochę przytłacza, człowiek się czuje strasznie małym. Mamy tu w amerykańskich wieżowcach takie schody, no i jak widać wszędzie, gdzie nie rzucimy okiem, wspinają się wzdłuż fasad budynków. Jeśli się odwrócimy na drugą stronę, widzimy kolejne. Dotarłem do tego miejsca, które jest zaznaczone jako Chinatown Gate, czyli takie symboliczne wejście do dzielnicy chińskiej, więc wybieram się teraz tam, aby się rozejrzeć i wreszcie po raz pierwszy chyba w życiu sprawdzić, na czym polega to całe Chinatown. Póki co wygląda to tak, jak myślałem, czyli sklepy z pamiątkami, charakterystyczna chińska muzyka, koty machające łapkami i jeszcze parę charakterystycznych elementów. Po pierwsze te znaki dla pieszych, tu mamy czerwoną dłoń, która mówi stój, za chwilę się zmieni na białego człowieka, co ciekawe. I o, proszę bardzo, mamy białego człowieka, możemy iść. Tu mamy też tam ciekawy samochód z takimi różowymi wąsami, już parę takich samochodów tu widziałem. Wchodzę dalej i coraz więcej sklepów, coraz szersza oferta i coraz lepsze ceny. Natomiast po drugiej stronie, jak tam popatrzymy niżej, to zobaczymy, że faktycznie coraz więcej też symboliki chińskiej. Sami widzicie. Tu widzę zjawisko, którego zbyt często nie da się obserwować w San Francisco. Popatrzcie na ludzi, którzy są skoncentrowani na swoich telefonach komórkowych. Jest ich naprawdę tutaj paru, jest to młodzież, ale naprawdę w tym mieście znalezienie człowieka, który idzie jak zombie i nie patrzy nigdzie, tylko na swój telefon komórkowy, jest bardzo trudne. Tutaj ludzie co prawda ewentualnie patrzą przed siebie i jeśli mają zły humor albo są przepracowani, unikają kontaktu wzrokowego, natomiast patrzenie w ekran telefonu bardzo rzadkie. Generalnie tam, gdzie to jest możliwe, to ludzie uprawiają sport, ruszają się, biegają, czy to spacery z psami, nieco szybsze spacery, jak widać, czy też tutaj ćwiczenia baseballowe. Bardzo charakterystyczne dla ruchu drogowego w Stanach Zjednoczonych jest to, że większość znaków po prostu pisze, o co chodzi. Tu jest informacja, że naprawdę warto się zatrzymać, bo ruch poprzeczny nie zatrzymuje się na tym skrzyżowaniu, więc można zaliczyć strzała w bok. Jak coś jest ulicą jednokierunkową, to zwyczajnie jest napisane, że to jest one way. Jeśli chcemy powiedzieć, że gdzieś nie wolno parkować, to będzie to nie, że nie wolno parkować jako znak, ale konkretnie no stopping anytime. Takich przykładów jest naprawdę bardzo wiele. Część amerykańskiej kultury, czyli laundry. Wzdłuż tej ulicy także jeżdżą tramwaje, który właśnie jeden nadjeżdża. Kolejny cable car. I jak zwykle mnóstwo turystów wiszących i podziwiających miasto z podnóżka takiego tramwaju. Wreszcie dotarłem na skrzyżowanie Columbus Avenue, Columbus Street.
bo stąd wystarczy odbić w lewo i dotrę na miejsce, które również jest w San Francisco bardzo znane, opisane tutaj na mapie jako The Crooked Street, czy jakoś tak? Moment, już to widać nawet stąd, ale za chwilę podejdę bliżej, w każdym razie to jest to miejsce. Crooked Street, i widzicie ten taki wężyk? Ten wężyk to jest właśnie kształt ulicy i samochody zjeżdżające tą ulicą no, wyglądają już stąd dosyć zabawnie. Popatrzcie sami, uwaga, zbliżenie. Muszę to zobaczyć z bliska. Jeszcze po drodze na tą ulicę dostrzegłem taki zabawny znak. Mówiłem o tym, że znaki tutaj informują po prostu o wszystkim. Ten był bardzo długi, więc oprócz tego, że daje kolejne potwierdzenie, że takich znaków nie brakuje, to jeszcze proszę się wczytać. Tour buses and vans prohibited. Czyli mamy tu miejsce, gdzie prawdopodobnie przejeżdża niezła ilość pielgrzymek z ludźmi, którzy chcą obejrzeć tą ulicę, tylko że te wszystkie autobusy i autokary muszą się gdzieś zatrzymać. No i właśnie ta ulica miała ich dość. Jak widać, są organizacje w mieście, które walczą o to, aby zieleni było jak najwięcej. Tutaj pod drzewkiem jest odpowiednia informacja, dlaczego warto sadzić drzewka. Jestem już jedną przecznicę wyżej i muszę powiedzieć, że jest to niezłe ćwiczenie i dla nóg, i dla płuc. To jest ulica, która naprawdę spina się bardzo ostro pod górkę. Zresztą widać, pod jakim kątem tu ustawione są akurat na przykład te fragmenty ogrodzenia. Popatrzcie zresztą, pod jakim kątem tu jest poziom, prawda? A tu mamy drogę, więc jest naprawdę mocno pod górkę. Chciałem przed chwilą włączyć kamerę i powiedzieć, że to spacerowanie po ulicach San Francisco jest naprawdę ciekawe, po prostu wciągające, z mapą w ręku przemierzać kolejne dzielnice i kilometry, kiedy sobie przypomniałem, że przecież jest bardzo wiele piosenek amerykańskich, w których opowiada się o właśnie chodzeniu po ulicach San Francisco, że o podróży do San Francisco. To miasto musi w sobie coś mieć takiego, że wiele osób odczuło dokładnie to samo, co i ja. Tymczasem akurat dotarłem na dół tej ulicy. Podejrzewam, że większość samochodów, które zjeżdżają tędy, to są samochody, które zwyczajnie przyjechały specjalnie po to, żeby tu przyjechać. Jadą bez jakiegoś konkretnego celu. No i cóż, widać, że turystów nie brakuje. Ludzie robią sobie zdjęcia na tle. Robią zdjęcia tam, jak to wygląda. A wygląda naprawdę przezabawnie. No dobrze, wyszedłem z hotelu, poszedłem na Union Square, później zwiedziłem przez Chinatown Gate całe Chinatown. Następnie Kolumbusem wszedłem tutaj do wysokości Lombard Street. Obejrzałem ten Crooked Street i następnie uderzyłem, ponieważ jeszcze wciąż jest dość duże światło, co mnie dziwi, bo myślałem, że mi to zajmie cały wieczór. Uderzę w kierunku Fisherman's Wharf, czyli tu na brzegu oceanu będzie pewnie coś ciekawego. Zobaczymy. Ups, to chyba nie jest najbardziej bezpieczna dzielnica na mieście. No, teraz to już nabieram pewności, że to nie jest najbezpieczniejsza dzielnica. Niedługo już niewiele będzie widać, więc na mnie już czas. Jeszcze widać tu jeszcze jeden zdenerwowany przewodnik po mieście. Mało chyba nie wypadł podczas ostrego hamowania, bo tutaj przed nami jest samochód, który chyba robi komuś na złość. W każdym razie takie właśnie autobusy pozwalają zwiedzić San Francisco bez dreptania wiele kilometrów po mieście, ale obawiam się, albo właśnie przypuszczam, że w tym mieście właśnie o takie dreptanie chodzi. A tu mamy ciekawy obrazek. Panowie przypłynęli chyba z połowów i mają tutaj parę rybek ze sobą.
Nie wiem, czy oni nad tym tylko pracują i przygotowują na śniadanie jutrzejsze w San Francisco, czy też można to tu i teraz kupić. Tak czy inaczej, tu i teraz nie brakuje chętnych ptaków, które czekają na, o właśnie tak jak teraz, na swoją kolację. Ja tam widzę, że ktoś się nieźle bawi z motorami. Daje niezły show. Zobaczymy, kto to był. No cóż, wieczorem to miasto nabiera nowych barw. Zaczepił mnie starszy pan, który powiedział, że tu generalnie w stronę na wschód, jak pójdę, to znajdę jeszcze co najmniej 250 sklepów i dużo, dużo ciekawych wydarzeń, a więc postanowiłem się jeszcze chwilę przejść wzdłuż wybrzeża. No i szczerze powiedziawszy, rzeczywiście tutaj im dalej, tym więcej ludzi i więcej życia. A tu ciekawostka, jako że niedaleko stąd od wybrzeża jest wyspa z więzieniem Alcatraz, to jeden z gadżetów, które można dokupić w pobliskim sklepie, to właśnie ubranie więźnia takiego oto więzienia. Dosyć szybko udało mi się namierzyć Taylor Street na północy i to jest ulica, przy której mieszkam, aczkolwiek jestem w tej chwili gdzieś tutaj na górze, a mój hotel znajduje się, nie wiem ile, chyba z 20 przecznic niżej, chyba po drugiej stronie, bo tutaj dopiero mamy krzyżyk, więc przede mną długa podróż, tymczasem zwróćcie uwagę, że namierzyłem miejsce, na którym kończy się linia tramwajowa, tego cable car, i zwróćcie uwagę, że tutaj nikt nie buduje żadnych pętli, zamiast tego po prostu jest taki obracany talerz, na który wjeżdża tramwaj, zostaje następnie ręcznie obrócony, ustawiony na odpowiedni tor i już do przodu podróżuje sobie dalej. Zwróćcie uwagę na jeszcze jedną ciekawostkę. Tutaj mamy ludzi, którzy czekają na tramwaj. Popatrzcie, że w odróżnieniu od tego, co można by było zobaczyć w Polsce, relatywnie niewielu spośród czekających jest skupionych na swoim telefonie komórkowym. Na dobrą sprawę, jakbym tak przybliżył, popatrzył, to póki co nie widzę nikogo. Jeszcze, no picie kawy to jest obowiązkowy proces, tu to robię co drugi. Jeszcze nikogo. Słuchajcie, no, nie namierzyłem nikogo. O, ktoś jest. Dobrze, mamy jedną panią. Poza tym wszyscy rozmawiają, patrzą w te i we w te, ale nie ma gapienia się w komórkę. W nocy ten most jest naprawdę ładnie oświetlony, a ja jestem zdyszany jak nie wiem co, bo przez ostatnich parę minut pokonywałem taką różnicę wysokości. Widzę stąd całkiem sporo wody, w tym także wyspę z więzieniem, o której wspominałem, Alcatraz. To jest dokładnie to. W każdym razie, jak następnym razem będę chciał przebiec maraton, to przygotowywanie do niego będę robił w San Francisco, bo tu zwykły spacer jest już tyle wart, co półmaraton po Krakowie. Nie wiem, co to znaczy Bajecho po hiszpańsku, ale mam nadzieję, że mniej więcej tyle, że bardziej do góry już nie będzie. No i rzeczywiście, tutaj już jest wszystko bardzo chyba w dół. Tu widok na całą północną część miasta w dół, a tutaj również ładny widok na wschodnią część miasta ze wszystkimi wieżowcami. A na koniec machnę jeszcze zbliżenie na miasto, bo jest nawet fajnie. Ja naprawdę nie rozumiem, jak można akceptować to, że w środku nocy jest taki hałas na tych przyciąganych tu kabli. A wszystko po to, żeby raz na godzinę przyjechał tramwaj.
bo najgorsze jest to, jak na przykład tu na Washington Street, tu mamy również jeżdżący cable car i mimo, że tu w zasięgu wzroku nie widać żadnego z nich nadjeżdżających, czy to z góry, czy z domu, to jednak kable cały czas tu są przyciągane pod drogą i generują spory hałas. Ja nie wiem, czy mnie to cokolwiek słychać z tego, co ja mówię, ale ludzie, którzy tutaj mieszkają, z całą pewnością muszą mieć ekstra szczelne okna. Jeśli jeszcze nie widzieliście katedry Notre Dame, to wcale nie musicie jechać do Paryża, bo tu w San Francisco Amerykanie zbudowali swoją wersję. Właściwie długo nie musieli, bo skopiowali chyba jeden do jednego. No cóż, należy się cieszyć, że nie zrobili tego w iście amerykańskim stylu, czy na przykład zrobili ją trzykrotnie większą. Znaczy, nie zrobili. A mogli. Jeszcze kilka przecznic i już będę w swoim hotelu. A po drodze opowiem jeszcze jedną historię, a mianowicie słyszałem dzisiaj, do tego potrzebna mi będzie komórka, słyszałem dzisiaj, że piramida Maslowa została zdefiniowana na nowo, to znaczy nic się nie zmieniło, ale tam na dole, gdzie są najbardziej podstawowe potrzeby człowieka, pojawiła się nowa potrzeba, najbardziej podstawowa, a mianowicie Wi-Fi. I teraz jak otworzyłem w komórce wyszukiwanie Wi-Fi, popatrzcie, ile w tym mieście jest dostępnych sieci. To jest lista sieci dostępnych w jednym miejscu. I jest wreszcie mój hotel. Po 3 godzinach tułaczki po tym mieście wracam do przytulnego pokoju, aby go za chwilę opuścić. Wracam na ulicę San Francisco. Ale tym razem wracam już bez kamery, więc niniejszym chcę podziękować wszystkim, którzy chcieli obejrzeć tą moją relację z chodzenia po tym mieście. I do zobaczenia przy następnej okazji, przy następnej podróży. Czy jesteśmy? A, no to dobrze, idziemy do wody. Na wejście dostaliśmy bardzo przyzwoity hotel z widokiem na ludzi, którzy pewnie tam dostali bardzo przyzwoity motel. To tam na górze to jest nasz hotel. Wielki bydlak. Płaskim, ale pełno ludzi. A oto jak wygląda park miejski. Mamy tu trochę zieleni. Z daleka to w sumie nie wiadomo, czy to jest namalowane, czy tam rzeczywiście jest trawa. Mamy też trochę wody, a taką jakąś konstrukcję, która wygląda dosyć ciekawie. Naokoło jak zwykle szkło, stal i beton. Ta niby trawa okazała się być chyba jakimś sztucznym torem. No oczywiście. Adam Małysz w lecie na takich skacze. No i tyle. Witamy w parku San Francisco. Ciekawe, czy zapłacił za parking. Wewnątrz budynku byłej giełdy San Francisco udało nam się dotrzeć na 11 piętro, gdzie podziwiać można piękny mural autorstwa Diego Rivera. Jeden z kilku, które są dostępne w tym mieście. Murale to niemal wizytówka San Francisco.
My w Ameryce wszystko mamy takie wielkie. Nasze mewy też są takie jak prosiaki w tej waszej Europie. Dzień dobry.